Więc grupa Allegro już od jakiegoś czasu zaczęła kontrybuować do open source'u, dlatego że wydaje nam się, że to jest ten kierunek, jako że korzystamy w większości firm, które zajmują się rzeczami webowymi, korzystamy po prostu z takiego niezwykłego bogactwa open source'owych projektów. Pierwszym projektem, który udostępniliśmy publicznie, był projekt DALF. A teraz projekty chłopaków dołączyły dzisiaj, dosłownie dzisiaj dołączyły do tego grona. Jednym z tych projektów jest PHP Protobuf, a drugim jest Selina. Hubert, PHP, wszyscy wiedzą co to jest, myślę, ale co to jest Protobuf, to wydaje się, że nie jest takie oczywiste. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Jasne. Protokół Buffer, w skrócie Protobuf, właśnie sam pochodzi nazwa projektu. Można by to użyć wielu słów, żeby określić, co to tak naprawdę jest. Jest to technologia, jest to rozwiązanie, ale chyba najlepszym słowem jest metoda. To jest po prostu metoda serializowania danych strukturalnych. Na metodę składa się język opisu interfejsu i program, który z tego interfejsu generuje kod źródłowy, za pomocą którego możemy serializować i parsować dane strukturalne właśnie ze strumienia bajtów. Zatem rozumiem, że Protobuf jest implementacją protokołu Buffer dla języka PHP. Tak, dokładnie. Kiedy zainteresowaliśmy się protokoł Buffer, to prawda istniała gotowa implementacja dla języka PHP. Niestety nie była ona wydajna. To był projekt open source, PB4PHP. Co prawda udało się zlokalizować i usunąć wąskie gardła z kodu. W końcu to projekt open source, więc mieliśmy wgląd do źródeł kodu. Pomimo tego, że udało się osiągnąć, zmniejszyć przykładowo czasy parsowania o ponad 70%, niestety wydajność nadal nie była satysfakcjonująca, więc zdecydowaliśmy się na przygotowanie własnej implementacji w formie rozszerzenia PHP. Pomimo tego, że jest to kod języka C, nie posiada żadnych zewnętrznych zależności, w tym od oryginalnej implementacji Protobuf, nie posiada zależności od systemu operacyjnego, więc jest dość wysoce przenoszalny. Jest 99,9% zgodny z protokołem Buffers. No ale tutaj nasuwa się kolejne pytanie, dlaczego tak naprawdę w gąszczu mrowiu różnych rozwiązań zainteresowaliśmy się właśnie protokół Buffers? Co jest zaletą tego rozwiązania? Swojego czasu szukaliśmy protokołu warstwy aplikacji i zainteresowaliśmy się protokoł Buffers ze względu na kilka jego cech. Przede wszystkim jest to rozwiązanie bardzo wydajne. Oznacza się wysoką efektywnością pamięciową. Wiadomości, serializowane wiadomości są dość niewielkie. Naszuk metadanych jest stosunkowo niewielki. Przykładowo informacje o polach opcjonalnych i nie są zupełnie umieszczane w strumieniu bajtów danych serializowanych. W szczególności bardzo optymalne jest składowanie wartości całkowito liczbowych, gdzie tak naprawdę ostateczny rozmiar danych jest uzależniony od wartości liczbowej. Też Protobuf posiada automatyczną walidację, czy pola wymagane są ustawione, co też jest dość fajne, bo zdejmuje z nas konieczność robienia tego ręcznie. Robienie tego ręcznie bywa żmudne i może prowadzić do tego, że kod jest zaciemniony. I też kolejną fajną rzeczą, bo tak naprawdę wyszło z czasem, bo protokół Buffers nie tylko może być wykorzystywany do protokołów RPC, protokołów warstwy aplikacji, ale też tak naprawdę do składowania danych. I okazało się, że rozwiązania, serwery w szczególności takie, które składują dane na nośnikach trwałych, na dysku twardym, mogą mieć znacząco uproszczony krok realizacji zapytania od klientów. Zamiast składując dane w tym samym formacie, w którym są wymieniane, czyli w tym przypadku protokół Buffers, zamiast tłumaczyć dane z jednej postaci na drugą, dane są bezpośrednio przekazywane do klienta. I to jest naprawdę fajne.
A, to faktycznie dosyć interesujące. A czy w tej chwili, w momencie, kiedy wypuszczamy ten produkt na zewnątrz, czy coś się będzie działo dalej? Czy tak naprawdę to jest stan, w którym jakby my używamy tego i niewiele więcej się z tym dzieje? Czy co z tym zrobić dalej? Znaczy, na pewno są jakieś drobne rzeczy, które warto by było zrobić. Chociażby dodanie informacji o projekcie do oficjalnego wiki protokołu Buffers, gdzie właśnie zbierane są rozszerzenia czy alternatywne implementacje przygotowane przez społeczność skupioną wokół tej technologii. Też na pewno warto by było dodać projekt do repozytorium PES, czyli repozytorium zbierającego czy katalogującego rozszerzenia PHP. I też na pewno fajnie by było w dalszym kroku przygotować paczki systemowe dla popularnych dystrybucji Linux, żeby upraszczać innym i też sobie wdrażanie kodu na maszynę. Super, wydaje się. I gdzie to można znaleźć? Na GitHubie? Tak, projekt jest już dostępny na GitHubie. Dzisiaj tak naprawdę to jest pierwsza publiczna informacja o tym, że ten projekt został opublikowany. Jeśli jesteście zainteresowani tego typu technologiami, to zachęcam do zapoznania się z tą implementacją, zwłaszcza jeśli wykorzystujecie w swojej codziennej pracy język PHP. Z mojej wiedzy jest to jedyna dostępna, wydajna implementacja. Inne dostępne są niestety implementowane w języku C, więc jakby sama technologia implementacji niestety ogranicza to, co tak naprawdę można osiągnąć. To teraz może przejdziemy do produktu Andrzeja, który wypuścił coś o tajemniczej nieco nazwie Selina. Andrzej, czym tak naprawdę jest Selina? Jaki problem rozwiązuje Selina? Problemem nie tylko grupy Allegro, ale także każdej firmy czy właściciela wielu serwisów internetowych jest ich ciągły monitoring i szybka reakcja na wszelkie problemy, które z tymi serwisami się dzieją. Jednym ze sposobów monitoringu jest oczywiście mierzenie czasu ich odpowiedzi i kodu odpowiedzi, jakie te serwisy w danym momencie zwracają. Inną sprawą jest to, że w danym momencie, jeżeli załóżmy jakaś próbka jest sfejowana, czyli odpowiedź była nie taka, jakiej oczekujemy, to jeszcze tak naprawdę o niczym nie świadczy, więc trzeba monitorować z wielu niezależnych od siebie geolokalizacji. Mając te dane z wielu miejsc na świecie, trzeba także je w czytelny i prosty dla osoby monitorującej sposób przedstawić, tak żeby od razu wiedziała, jaka jest tak naprawdę skala potencjalnego problemu i co należy zrobić. Wydaje się, że Selina w takim razie jest dosyć ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich firm, które mają serwisy, które są dostępne więcej niż z jednej lokalizacji geograficznej szczególnie. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie to rozwiązanie monitoringowe ma możliwości, poza tym takim najprostszym sprawdzaniem statusu URL, rozumiesz? Tak, Selina jest systemem, który po prostu wpytuje zadane URL. Wykorzystuje do tego bibliotekę CURL, przy okazji zapisując wszystko, co ten CURL zwraca, każdy czas, który tam można z tego wyłuskać. Mierzymy, wiadomo, dla każdego serwisu można określić timeout, możemy określić czas odpowiedzi, od jakiego uznajemy, że dany serwis ma problemy wydajnościowe. Możemy definiować dowolnie wiele parametrów zapytania, w skład których wchodzą takie wartości jak user agent, referer, dodatkowe parametry post czy get. Czyli jeżeli na przykład zdefiniujemy dla danego serwisu 5 dodatkowych parametrów zapytań, to co minutę Selina odpyta ten serwis tak naprawdę 6 razy. Dodatkowo można użyć prostej autentykacji typu Basic DGS czy NTM. Można także monitorować wystąpienia dowolnej ilości słów kluczowych. No, oczywiście najważniejszą cechą Seliny jest możliwość monitoringu z wielu geolokalizacji. Odbywa się to za pomocą takiej małej aplikacji Selina Agent, która tak naprawdę jest workerem RQ, czyli wszystko zlecenia od pytania serwisu trafiają na poszczególne kolejki. Każdy agent ma swoją kolejkę i tylko z tej kolejki zbiera zadania, wykonuje odpytania. Kolejna kolejka służy do zbierania
wyników z poszczególnych agentów i zapisu ich do bazy. Cały natłok gromadzonych informacji i możliwości konfiguracyjnych byłyby niczym bez jasnej czytelnej prezentacji wyników. Dlatego mamy też przyjazne w miarę i proste UI dla osób monitorujących. Prezentacja wyników jest jakby na dwóch płaszczyznach. Dashboardy, są to takie globalne informacje z wszystkich serwisów jakby naraz i widoki szczegółowe. Dashboardów jest kilka predefiniowanych, oczywiście widok wszystkich serwisów, widok serwisów oznaczonych jakoś jako chorowe, odpowiadające im widoki serwisów, które mają jakieś zarejestrowane w ciągu ostatnich 60 minut problemy. Każdy widok takiego małego serwisu na dashboardzie to oczywiście jakieś tam z ostatnich 60 minut średnie czasy, minimalne czasy odpowiedzi, maksymalne czasy odpowiedzi. No i oczywiście taki pasek, który pokazuje, jak rozkładał się poziom poprawnej odpowiedzi w danej próbce czasu. Generalnie im ciemniejsza próbka, tym gorzej, tym bardziej trzeba się martwić. Super, czyli to jest gdzieś dostępne, czy znowu wybraliśmy GitHuba? No, oczywiście, że wybraliśmy GitHuba. Dzisiaj rano repozytorium zostało załadowane, można już sobie zaglądać, komitować. I obydwa te projekty to są tak naprawdę chłopaki projekty, które po prostu wykorzystujemy na co dzień i chcemy się nimi podzielić ze światem, tak? No tak, Selina od jakiegoś czasu trochę może wersji innej, teraz to trochę już tam udoskonalone wszystko, jest wykorzystywane przez zespół monitoringu i reagowania i jest z tego co chłopaki mówią, jeden z systemów takich pierwszej linii powiadamiania, że coś złego się dzieje. Super, super. To chyba bardzo dobre wiadomość. To jest sprawa, ale generalnie to jest niezbyt powszechna sytuacja, że duża firma udostępnia, przynajmniej w Polsce, udostępnia jakiś kawałek swojej pracy na licencję open source, więc tym bardziej super. Może jeszcze sobie powiecie, jakie są wasze adresy mailowe, gdyby ktoś się chciał skontaktować tak na koniec. Andrzej Jankowski, @allegro.pl. Tutaj będzie niespodzianka, Robert.Jagodziński, @allegro.pl. No, chciałem powiedzieć @allegro.pl, ale... Jeśli jeszcze mamy chwilę, to jeszcze chciałbym dosłownie parę tych osób dorzucić. Okej. Okay. Takie wnioski, które mi się nasunęły, może to nie jest nic oczywistego, ale czasami pracując nad projektami warto się zastanowić, czy nie poświęcić trochę więcej czasu, troszeczkę dłużej się nad projektem nie zastanowić, ale stworzyć go w taki sposób, żeby było można się nim podzielić ze światem. I to wcale nie musi być projekt, który jest od początku do końca tak naprawdę skończony, bo na tym polega open source. Stworzyliśmy coś, co coś robi i po prostu chcemy się podzielić tym ze światem, chcemy, żeby inni też nad tym popracowali i dorzucili coś od siebie. To tyle. Thank you.